Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie w tę upalną sobotę. Naprawdę serce rośnie, patrząc na Państwa, że stawiliście się tutaj tak licznie, mimo takiej bardzo wyzywającej pory, wymagającej. A do tego jeszcze pogoda, wbrew prognozom, wygląda na to, że będzie wspaniała przez ten weekend. Dlatego też od razu raz jeszcze przypomnę wszystkim tym, którzy śledzą naszą relację przed ekranami, są niezdecydowani, że zawsze jest taka możliwość dołączenia do nas, kupicie biletu na bramkach. Śledźcie w takim razie dalej te prognozy, ale pamiętajcie o tej możliwości. Będzie nam bardzo miło, jeżeli dołączycie. Jeszcze tylko wspomnę, zanim zaproszę naszych gości, jeszcze tylko wspomnę o tym, co nieustająco przez cały czas trwania festiwalu, czyli o naszej zbiórce na Land Rovery. Państwo, że niedoskonale wiecie, prowadzimy ją razem z Fundacją Linia Frontu Andrzeja Stasiuka. Sam Andrzej Stasiuk wczoraj był Państwa gościem. Nie będę już o tym mówił, z jednym wyjątkiem, że raz jeszcze przypomnę, te wszystkie słoiki, puszki są w punktach informacyjnych wystawione. I bardzo Państwa prosimy o wsparcie. Jeszcze taka rzecz jedna tutaj. Ci z Państwa, którzy wczoraj odeszli jakoś z kwitkiem i nie mogli kupić książki Trąbka do słuchania, jeszcze dzisiaj będzie kilkanaście egzemplarzy tutaj dostarczonych do sklepiku, to zapraszam do zakupów. A teraz już przechodzimy do naszego programu, tak, bo już jest pora najwyższa. W miniony weekend byliście Państwo świadkami rozmowy pomiędzy profesorem Abramowiczem i profesorem Hellerem pod tytułem Nauka i wiara. Dzisiaj trochę się ta dzisiejsza rozmowa będzie, znaczy te rozmowy będą się wzajemnie przeglądać trochę w sobie, bo dzisiaj mamy temat równie interesujący i też jakoś do siebie zbliżony. Mianowicie o nauce i transcendencji porozmawiają profesorowie Krzysztof Meissner i Jan Woleński, a rozmowę poprowadzi również Katarzyna Kasia. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Cieszymy się, że Państwo się tutaj zjawili tak licznie. Jest gorąco, ale dobra wiadomość dla tych, którzy są tutaj tak wcześnie, jest taka, że za chwilę będzie bardziej gorąco, a my już wtedy będziemy po pierwszej dyskusji i właściwie nie wiem, czy ona nas rozgrzeje, czy może przyniesie właśnie jakąś ochłodę. Nie wiem, czego sobie bardziej życzyć. Tak jak powiedział Grzegorz przed chwilą, będziemy dzisiaj rozmawiać o nauce i o transcendencji. Są z nami panowie, pan profesor Krzysztof Meissner, fizyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I filozof, profesor Jan Woleński. Witam. Ja bym chciała na początku, ponieważ to nie jest nasza pierwsza rozmowa tutaj, bo takich rozmów w ciągu ostatniego tygodnia, które jakoś krążyły wokół granic nauki oraz dróg, które mogą wieść ku transcendencji, odbyliśmy i wysłuchaliśmy kilku. No i ta nasza dzisiejsza ma takie dosyć imperialne uroszczenie, że chciałaby podsumować to wszystko, troszkę zebrać wątki i spróbować, nie wiem, czy coś rozsądzić w tej sprawie, bo nie wydaje mi się to do końca możliwe, ale może zostawić Państwa z jakimiś konkluzjami i nas samych też do konkluzji doprowadzić. I ja na początku chciałabym Panom zadać takie pytanie, które będzie gdzieś tam się poruszało w obrębie definicji. Mamy mówić o nauce i o transcendencji. To są tematy czy obszary badawcze zasadniczo od siebie różne. Dlaczego je łączymy?
dlaczego uważamy, że one są wobec siebie jakoś komplementarne, a może wręcz odwrotnie. Uważają panowie, że one są wobec siebie radykalnie opozycyjne i jedno drugie wyklucza, a może właśnie nie, może one są w stanie wejść ze sobą w dialog. Jak przebiega granica między nimi, jeżeli w ogóle taka granica jest? Chciałam pana profesora Jana Woleńskiego poprosić najpierw. No, ja jestem w ciężkiej sytuacji, ponieważ fizyk wie, co to jest nauka, filozof oczywiście nie wie. Fizyk także wie, co to jest filozofia. No, filozof powiedzmy, że wie. Więc ja, tak zresztą jak Krzysztof, będziemy się chyba tak do siebie zwracać, ja uważam, że transcendencja nie jest przedmiotem nauki. Cokolwiek by to było. I może ja zacznę od jednak pewnego króciutkiego wykładu na temat tego, czym jest transcendencja, bo o tym było tutaj dużo mowy, natomiast no, nikt nawet nie podał przybliżonego określenia. Otóż to jest termin, który jest dość wieloznaczny. Pochodzi od łacińskiego słowa transcendere, przekraczać. Nie będę wchodził tutaj w gramatyczne ani leksykograficzne szczegóły. Natomiast w filozofii to jest tak. Pierwszą koncepcją, taką liczącą się, to była średniowieczna koncepcja transcendentaliów. No, może państwo wiecie, że Arystoteles, a za nim logicy średniowieczni, mieli taką koncepcję, że istnieją rodzaje, gatunki, coraz jest ich więcej, coraz ogólniejsze. No i pytanie, czy to się kończy gdzieś. Na przykład, co z pojęciem bytu, prawdy, dobra, żeby te trzy wymienić. I oni wymyślili taką rzecz, że to są pojęcia, to są transcendentalia. I zasada jest taka, że byt przekracza wszystkie gatunki, czyli ens omnia genera transcendit. Podobnie prawda, podobnie dobro mierzą. Ale i to do dzisiaj ta koncepcja jest jakby trochę rozwijana. No, ona ma pewne swoje logiczne problemy. Na przykład byt jest niedefiniowalny, no ale to już mniejsza o to. Natomiast potem zauważono, że to pojęcie transcendencji może mieć takie dwa zastosowania, czy dwa znaczenia, mianowicie ontologiczne, gdzie pojawia się... Są takie byty, na przykład Bóg, albo coś innego, które przekraczają świat. Rzecz jest trochę w teologii. Nie rozmawiamy o tym, więc to są bardzo różne koncepcje. Jedni twierdzą, że nasze doświadczenie prowadzi do Boga, inni twierdzą, to są teologowie negatywni, że na temat Boga nic nie możemy powiedzieć. Natomiast drugie pojęcie to jest pojęcie epistemologiczne. Kiedy ja mówię, że przedmiot poznania nie redukuje się do moich wrażeń, to twierdzę, że ten przedmiot poznania mnie transcenduje, przekracza. Ale są i tacy, jak na przykład Berkeley, którzy twierdzą, że przedmiot poznania jakby składa się, czy nie, to są nasze wrażenia. No i to są tak zwani immanentyści. Jeszcze żeby było, prawda, trudniej, to Immanuel Kant wprowadził pojęcie tego, co nie transcendentne, ale transcendentalne. I to niestety jest znowu wieloznaczne, bo wedle Kanta istnieją tak zwane a prioryczne czynniki poznania, na przykład kategoria przyczynowości, czy kategoria czasu i kategoria przestrzeni. One są wmontowane w nasz rozum, umysł i one są transcendentalne w tym sensie, że umożliwiają nasze poznanie. Czyli to nie jest tak, że tutaj to, co transcendentalne, jest jakby odmienne czy niezwiązane z tym, co naukowe, dlatego że wedle Kanta my dlatego możemy uprawiać fizykę, ponieważ mamy te właśnie pojęcia.
Ale znowu drugie pojęcie transcendentalności, nie kantowskie zresztą, jest takie, że transcendentalne to jest to, co jest poza wszelkim doświadczeniem. Wszelkim doświadczeniem. To taki był filozof XIX-wieczny Wilhelm Wundt i on to tak właśnie widział. No i teraz, jeżeli dyskutuje o transcendencji, to trzeba przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, w którym znaczeniu się to używa. Więc jak rozumiem Krzysztofa, to on to rozumie ontologicznie. Transcendencja jest tym, co istnieje i co przekracza, i teraz ja nie wiem co, naukę, tak? Świat materialny. Świat materialny, tak. I żeby już nie przedłużać swojej wypowiedzi, powiem, ja w taką transcendencję po prostu nie wierzę. Nie mogę powiedzieć, że ja wiem, że jej nie ma, ale nie wierzę. I dlaczego, proszę Państwa? Skorzystam tutaj z pewnej analogii, którą zaczerpnąłem z pism Adama Alana Turinga. Mało Państwo pewnie wiecie, bo przynajmniej była mowa o maszynach Turinga. To był wielki logik i matematyk angielski, który ostatecznie rozszyfrował enigmę i, jak się twierdzi, no, uratował życie od 1 do 2 milionów ludzi, bo dzięki temu druga wojna światowa się skończyła wcześniej. On był człowiekiem niewierzącym. Bardzo źle, że tak powiem, jego los był tragiczny, był gejem, prawda, zmuszono go do chemioterapii, nie wytrzymał tego, popełnił samobójstwo w wieku 50 paru lat. Anglicy, premier chyba, major, prawda, przeprosił, prawda, za to. I teraz Turing powiedział tak, warunki początkowe są rzeczą religii, ja bym powiedział teologii. Równania ludzkowe są prawami. Jak rozumiem naukę, ona polega na przechodzeniu od warunków początkowych do pewnych warunków końcowych za pośrednictwem tych równań różniczkowych. Pytanie teologa, ja będę się to posługiwał tym rozumieniem transcendencji jako Boga, jest takie, prawda, że to jest warunek początkowy wszechświata. Jakkolwiek się rozumie transcendencję, czy tak jak Platon, że to jest świat idei, czy jak teolog, że to jest Bóg, to jest warunek początkowy wszechświata. I teraz mój problem z transcendencją jest taki, że ja nie widzę żadnej możliwości połączenia tego bytu, który domniemanego, który jest transcendencją, z tym światem materialnym. Są to takie metafory. Na przykład Krzysztof powiada, że powstały prawa nauki, które są transcendentne. No dobrze, ale jeżeli powstały, no to znaczy powstały dzięki czemuś, bo my używamy języka potocznego, tak? Coś było przyczyną tego powstania. No ale co i w jaki sposób? I to jest dla mnie pytanie, które ja rozumiem, że to może być przedmiotem wiary, prymarnego tak lub prymarnego nie, jak to było wczoraj mówione. Tyle, że moja teza jest taka, że przynajmniej z punktu widzenia kryteriów uzasadniania twierdzeń, nawet filozoficznych, ja nie widzę takiej możliwości, żeby tę transcendencję uznać. Bo jeszcze, żeby wrzucić na koniec kamyczek do ogródka Krzysztofa, on powiada, jest platonikiem, dobrze, wolno, ale Platon, prawda, ale Platon mówił tak, są idee, są rzeczy, ale jak rzeczy powstały? Stworzył je demiurg, który był wyposażony w świat idei. Więc ja bym miał takie pytanie, dobrze, jak świat rzeczy materialnych został stworzony przez prawa nauki. Czy w ogóle co to są prawa? Czy to są jakieś sformułowania, czy znaczenia tych sformułowań, jakieś sądy? Czy to są prawidłowości? No są, znowu jest pewna dwuznaczność. Pytanie jest takie, jak powstały prawidłowości? Bo dla mnie wystarczy właśnie to, co ty krytykujesz, powiedzieć, że one są. No trudno.
Z tym się trzeba pogodzić. Są prawidłowości, natomiast pytanie, kto je stworzył, no jest pytaniem, na które w moim przekonaniu nie ma racjonalnej odpowiedzi, ani twierdzącej, ani przeczącej. Ja dziękuję. Tylko dodam tutaj do tego, co pan profesor powiedział, że do Demiurga doszliśmy również tydzień temu w debacie i jest pan w wyjątkowo trudnej sytuacji, panie profesorze, bo ten Demiurg jest postacią wybitnie kontrowersyjną i tutaj ani ksiądz Heller, ani profesor Abramowicz nie mieli jasności, chociaż sami go przywołali. Dziękuję bardzo tobie za to prowadzenie, którego ja bym tak nie mógł uczynić w tak kompetentny sposób jak ty. Otóż ja chciałbym powiedzieć, że ja wychodzę troszkę z innego, znaczy moje założenia poznawcze, czy tak jak ja widzę fizykę, to ja wystartowałem z tego, że zajmowałem się fizyką. Znaczy moja wiara była zupełnie oddzielna od tego i do dzisiaj jest oddzielna od tego. Mianowicie przez ładnych 40 kilku lat zajmuję się fizyką i poznaję ją, wydaje mi się, coraz lepiej. Niektóre rejony, tak jak ogólna teoria względności Einsteina, która jest w zasadzie niewyczerpanym źródłem inspiracji, również pytań. Mimo że wszystko, co wiemy o grawitacji obserwacyjnie, zgadza się w 100% z teorią Einsteina. To jest po prostu niebywałe, że on 100 lat temu, pisząc te równania, oczywiście nie wiedział o tym, że one zawierają tam czarne dziury, fale grawitacyjne, akrecję materii na galaktyki, rozszerzający się wszechświat. On tego nie wiedział, napisał je z powodu pewnej założenia, pewnej symetrii, która okazuje się, tak jak to dzisiaj widzimy, symetrią świata. I teraz poznając te prawa, poznając mechanikę kwantową, która jest w dużej mierze jeszcze niepoznana, to znaczy znamy równanie Schrödingera, potrafimy to stosować, znamy kwantową teorię pola, kwarki, gluony i tak dalej, ale wielu rzeczy nie rozumiemy w tej teorii, więc to nadal, ja tutaj bym oczywiście nie wstawiał transcendencji, żeby to zrozumieć, żeby było jasne, prawda? Być może kiedyś to poznamy, teraz nie znamy. Ale mój zachwyt nad tymi prawami, nad ich uniwersalnością, nad tym, że rządzą wszystkim, co wiemy zarówno tutaj, jak i w sąsiedniej galaktyce, jak i to, co widzimy 10 miliardów lat temu, czyli 13 miliardów lat temu ponad, czyli promieniowanie tła, prawda, które jest fantastycznym zdjęciem wszechświata, w zasadzie nienaruszonym, absolutnie wiernym sprzed 14 miliardów lat, 13 tam i 8. I mamy to zdjęcie. I to zdjęcie jak gdyby potrafimy interpretować, potrafimy je rozumieć, zrozumieć na podstawie praw fizyki, które znamy, które odkryliśmy tutaj, wokół nas i nagle stosują się do bytów odległych o te prawie 14 miliardów lat temu. Rozumiemy zderzenia protonów w CERN-ie, prawda, które produkują 200 cząstek średnio, każde zderzenie, różnych cząstek, które są po prostu śladami w komorach drutowych albo w detektorach, które są sygnałami elektrycznymi jedynie, prawda? Nikt nie widział cząstki, która przelatuje po prostu na stole, prawda? One czasami żyją 10 do minus 24 sekundy. A my potrafimy zrozumieć przez badanie, na co się rozpadły, jakie są ich własności. Więc mój zachwyt nad tak dogłębnym rozumieniem świata, mimo że absolutnie to jest dopiero początek drogi. Ja absolutnie nie twierdzę, że to, co wiemy teraz, to jest jakaś ostateczna wiedza. Ten zachwyt rósł i cały czas rośnie. I nie jest to oczywiście żaden dowód, ale dla mnie zachwyt nad ideami platońskimi, według mnie, czyli wiecznymi, doskonałymi, niezmiennymi. Dla mnie to są idee platońskie, prawa fizyki i teraz one są oddzielone od świata, który widzimy. Nie można ich zlewać ze sobą. Według mnie to są prawa na poziomie idei i w jakiś sposób świat jest im poddany. To znaczy wszystko, co wiemy, co obserwujemy jako świat, cząstek czy rozszerzającego się wszechświata, jest tymi prawami rządzony. I to moje zadziwienie, że równanie, które zajmuje jedną linijkę, równanie Einsteina,
jedną linijkę, że krzywizna jest proporcjonalna do tensora energii pędu, ten niesamowity zespół obserwacji, o których nawet Einstein nie przypuszczał, że będą kiedyś zrobione i że są zawarte w tych równaniach, zawarte są, ten zachwyt, to zadziwienie w sposób dla mnie jak gdyby jednoznaczny prowadzi mnie do stwierdzenia, że te idee po pierwsze są, mają platońskie cechy. Może poza dobrem, ale o tym może sobie porozmawiamy, bo to jest z profesorem Strużewskim. Ostatnio przeprowadziłem 3-godzinną rozmowę na temat dobra w ideach Platona. Otóż to prowadzi mnie w sposób naturalny, co nie jest żadnym dowodem. Znaczy w żaden sposób nie mogę tobie powiedzieć, proszę bardzo, i ty oślepiony oczywistością tego stwierdzenia powiesz, tak, transcendencja istnieje. Absolutnie tego nie twierdzę, ale w moim jak gdyby sposobie rozumienia i interpretacji świata te prawa są związane z czymś, co świat przekracza. Mimo że one same opisują świat, one same ten świat przekraczają. I to jest jak gdyby jedyne dotknięcie transcendencji, jakie dla mnie jest możliwe z punktu widzenia fizyka, to jest ten zachwyt nad światem, zadziwienie matematycznością świata. To znaczy, że on jest opisywany tymi formułami, że nie ma od nich wyjątku, nie widzimy chaosu, nie widzimy odstępstw, ani joty w nich nie potrafimy zmienić. Dotykamy świata naprawdę idealnego. Te byty i relacje, o których ja mówię, są bardzo różne od świata, który nas otacza. Bardzo różne. Jakieś stałe sprzężenia, pola, wzbudzenia pól. Różne. To jest cały świat, do którego się trzeba przyzwyczaić, który trzeba jakoś poznać przez formuły matematyczne. Ale w momencie, jak się go pozna, jego idealność, jego niebywała spójność, której my w ogóle nie potrafimy ogarnąć tej spójności, i nadal w tych równaniach prawdopodobnie jest dużo więcej niż my do tej pory przez te 100 lat zdołaliśmy wyciągnąć. Teraz jestem w trakcie pisania pracy właśnie z Rogerem Penrose'em, w których wydaje się, że inne rozwiązanie równania Einsteina być może znaleźliśmy. Zobaczymy jeszcze, czy to jest dawne równanie w innych współrzędnych, czy to jest nowe równanie, bo to się zawsze rozróżnia. Więc to jest niesłychane źródło inspiracji, które nas przekracza i wydaje nam się, że przekracza, mi się wydaje, że przekracza świat materialny, i to jest moje spotkanie z czymś, co świat przekraczy. I oczywiście moje rozumienie transcendencji wśród tych, które wymieniłeś, to jest to rozumienie ontologiczne, że to są byty, jakieś byty, które przekraczają świat materialny. Tylko w tym sensie rozumiem transcendencję. I po tych 40 paru latach pracy i po wzrastającym cały czas zachwycie i zadziwieniu, że coś tak prostego z jednej strony, a z drugiej strony nieskończenie spójnego, od którego nie ma wyjątków, istnieje, jak gdyby w moim rozumieniu, interpretacji świata woła o istnienie bytu, który przekracza. Już te prawa przekraczają według mnie ten świat, ale jeszcze jakiś byt, który uzasadnia ich istnienie. Znaczy, dlaczego te byty istnieją i dlaczego świat jest im poddany. W każdym razie moje pytanie o świat rozdziela się na dwa pytania. Różne pytania, mianowicie dlaczego istnieją prawa fizyki i jako spójny system, włączając w to matematyczną ścisłość i tak dalej. Dlaczego on istnieje? Ale to jest pytanie na poziomie idei. A drugie, dlaczego istnieje świat, który nas otacza? Czyli takie Leibnica, dlaczego istnieje coś niż nic? On pytał oczywiście o świat, który nas otacza, a nie o prawa fizyki, jak rozumiem. Ten drugie pytanie jest niezależne od tego pierwszego. Dla mnie stworzenie świata to jest stworzenie praw fizyki. Czyli tego pierwszego, najważniejszego dla mnie poziomu bytu. Czyli byt, prawa fizyki stworzone są już dla mnie stworzeniem świata, a dopiero później zadaję pytanie, trochę wtórne,
Znaczy, na szczęście to odpowiedź jest jakaś taka, że został stworzony, bo byśmy nie rozmawiali choćby dzisiaj. Że istnieje świat temu poddany, ale on jest wtórny, on jest emanacją w pewnym sensie. Różnie się rozumie emanacja. One są poddane tym prawom fizyki. Te dwa pytania są dla mnie niezależnymi pytaniami, gdzie pierwsze pytanie o prawa fizyki jako byty platońskie, jako idee obiektywne jest pytaniem fundamentalnym i pierwotnym. Pytanie, dlaczego istnieje świat i jest im poddany, znaczy trudno mi sobie wyobrazić, żeby nie był poddany ideom platońskim, czy one są po to, żeby one są, stoją za każdą rzeczą, takie idealne byty. I to jest drugie pytanie. Więc z punktu widzenia fizyki moja tak naprawdę przekonanie, że istnieje transcendencja, bierze się, nie wiem jak ty byś to nazwał, może bardziej z powodów estetycznych niż jakichkolwiek rozumowych. To znaczy nie rozumiałbym świata, w którym tak cudowny zespół idei funkcjonuje, wszystkim w cudzysłowie zarządza, a jednocześnie jest, bo jest. Także tu się różnimy, wydaje mi się, istotnie. Być może to jest różnica na poziomie estetycznym czy emocjonalnym, ale na pewno to nie jest na jakimkolwiek poziomie dowodliwym, że ktoś komuś powie, ty nie masz racji, bo, albo ty masz rację, bo. Nie wiem, być może trochę mętnie się wypowiadałem, ale to jest tak rozumiem pytania dotyczące świata. Nie wydaje mi się absolutnie, żeby ta wypowiedź była mętna, ale zaczęłam się zastanawiać, wracając do Kanta, o którym pan profesor Woleński wspomniał na początku, nad tym kopernikańskim przewrotem, którego Kant dokonał i nad tym, na ile nasz sposób postrzegania świata zależy od pytań, jakie temu światu zadamy. Nie ma bezzałożeniowego poznania, no bo nie możemy poznać rzeczy samych w sobie, poznajemy wyłącznie zjawiska. I jeżeli argumentem tutaj jest istnienie, na rzecz istnienia idei platońskich, rozumianych jako prawa fizyki, ma być to, że jesteśmy w stanie je poznać i opisać, no to Kant powiedziałby, dlatego że takie zadajemy światu pytania, a nie inne. Ja mam mówić? No ja akurat, szczerze mówiąc, nie jestem wielbicielem Kanta, ale powiedziałbym tak, no dobrze, ale ja na przykład się równie zachwycam, prawda, fizyką Galileusza, a nawet astronomią Kopernika, a nawet, prawda, systemem Ptolemeusza, jak i Newtona, jak i Einsteina. I z tego, prawda, co mogę powiedzieć, mimo tego zachwytu, to część tych teorii, czy nawet wszystkie, prawda, okazały się jednak nieuniwersalne, ograniczone, a mimo wszystko dalej są piękne. Na przykład transformacja Galileusza była czymś zupełnie niebywałym, prawda? Tak samo prawa Newtona, a tymczasem dzisiaj je uważamy za jedynie przybliżenie. I taka możliwość jest też, prawda, że właściwie wszystkie prawa, które my odkrywamy, są tylko i wyłącznie, czy nawet ustanawiamy, bo słowo odkrycie tu jest może niezbyt właściwe, że one są przybliżeniem i nie ma praw uniwersalnych, koniecznych, idealnych i tak dalej. Są prawidłowości niewątpliwie. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. I my te prawidłowości poznajemy, formułując prawa. No ja się tutaj właściwie teraz wychylę, bo nie bardzo śmiem się wypowiadać jako fizyk, no ale jednak jako filozof nauki, prawda, no muszę trochę poznać tej fizyki. No ale to tak, mówisz o tych prawach Einsteina, jakby one były ostateczne. Przecież wiadomo, że kwantowa grawitacja im nie bardzo podlega, prawda? No więc jeszcze czekamy. Jak ktoś tam sformułuje, życzę, żebyś ty i Roger to zrobili, prawda, zasady kwantowej grawitacji, to w porządku, ale pewnie się pojawi jakiś nowy problem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wchodzi tutaj tak zwany redukcjonizm, który ty bardzo krytykujesz, ale tak wygląda, że prawa fizyki rządzą wszystkim, a to wcale nie jest takie pewne.
To są prawa podstawowe niewątpliwie i tyle tylko wiemy, że no, nasza rozmowa nie może gwałcić praw fizyki. To jest tylko tyle, prawda? Natomiast ona także wypływa z rozmaitych innych reguł, może niekoniecznie uniwersalnych, psychologicznych, socjologicznych i tak dalej. Więc ja bym jednak się upierał przy tym, że to, co istnieje, to są prawidłowości, które są wewnątrz świata. My ich do końca nie znamy i prawdopodobnie ich nigdy do końca nie poznamy. Natomiast to, co ty nazywasz prawami, właśnie tutaj mam problem, bo weźmy E równa się MC kwadrat. Tak? Najprostszy wzór, jaki sobie można wyobrazić. Mówisz, to jest równanie napisane na kartce, ale co to jest? To jest ten napis? Nie, bo tych napisów jest tysiące czy nawet dziesiątki tysięcy. To jest sens tego napisu, tak? No i teraz w różnych językach, tak? No i teraz jest pytanie, czy ten sens jest sensem, który istnieje zupełnie niezależnie od naszego świata i naszego istnienia w tym świecie. To jest bardzo mocne założenie, bardzo mocno zresztą filozoficznie kwestionowane. Ja nie powiem, że nie jest wątpliwe, więc jeszcze raz powtarzam. Dla mnie nie ma wątpliwości, że istnieją prawidłowości. Jest ten element podstawowy, który ma charakter nie tyle pozytywny, to znaczy wyjaśniający wszystko, tylko raczej regulatywny, może nawet w sensie Kanta, to znaczy nasze zachowanie się tutaj musi spełniać prawa fizyki. Natomiast ono spełnia coś jeszcze znacznie więcej. I no, czy ta rzeczywistość jest rzeczywiście poddana prawom uniwersalnym, no to jest wielki problem. Bardzo modne jest pojęcie w tej chwili chaosu deterministycznego. Tak? Pojęcie, które się wydawało sprzeczne, ale no, z tego, co ja wiem, to różni ludzie, i to mądrzy całkiem, prawda, uważają, że prawidłowości inne niż te podstawowe, tak, podlegają właśnie temu, co my nazywamy chaosem i jakimś sposobem, nie wiemy jakim, te prawidłowości chaotyczne nadbudowały się nad prawami fundamentalnymi, tak? A, no więc właśnie, więc to jest problem filozoficzny i pojęciowy. Co to jest takiego? I to jest niezależne od naszego stanowiska wobec, żeby wrócić do pytania o to właściwie jak stosunek do kantyzmu. Faktycznie, my zadajemy naturze pytania. Te pytania są wyznaczone przez bardzo wiele rzeczy, także tradycję intelektualną. One są inaczej zadawane w Niemczech, inaczej w Anglii, inaczej we Francji. Bo powiedzmy sobie, ale to już jest inna sprawa, nie chcę w to wchodzić, prawda? Nauka także bardzo zależy od tradycji narodowej. Na przykład konflikt matematyków pomiędzy Anglikami a Francuzami o podstawy matematyki był fundamentalny. Francuzi nawiązywali do Kartezjusza, prawda? Natomiast Anglicy o dziwo do Frege'ego Niemca. Więc do dzisiaj to widać, że to tak właśnie jest. Więc te pytania wypływają z naszej wiedzy, z zasobu tej wiedzy. One były inne w czasach Newtona, prawda? Dziś nikomu nie przychodzi do głowy zadać pytanie Laplace'a. Tak? Ale ono było sensowne w XVIII wieku. To, a tobie przychodzi, tak. No dobrze. Znaczy ja uważam, że no miesza o to. Ale no dobrze, no to mamy, i filozof ma inną tradycję, fizyk ma inną tradycję. Ale sam mówisz, no są tacy fizycy wybitni bardzo. No uważają, no po co ja się będę pytał o jakąś transcendencję, jest jak jest i na tym to się kończy. No więc ja tu jestem absolutnie, muszę pewne wyjaśnienie tutaj wprowadzić. Mówiąc prawa fizyki, ja bym rozróżniał prawa pisane przez, znaczy dużą literą P i małą literą P. To, co mówię, że prawa fizyki są bytami platońskimi, to są te, w cudzysłowie, prawdziwe prawa fizyki. Nasza znajomość tych prawdziwych praw
nigdy nie będziemy wiedzieli, czy doszliśmy już do tego prawdziwego prawa, czyli tego fundamentalnego, niezmiennego. I na przykład taki łańcuch, właśnie rozumienie grawitacji arystotelejskie, potem newtonowskie i potem Einsteina, ponieważ wiemy już teraz, że są zjawiska, chociażby GPS, prawda, który jednoznacznie wskazuje, że to teoria Einsteina jest prawdziwa, a nie teoria Newtona, prawda? W związku z tym wiemy, że w ten sposób, jeżeli my opisujemy coraz większy obszar praw, coraz lepiej się to nam zgadza. W przypadku grawitacji zgadza nam się na razie w 100% teoria Einsteina. Nie mamy żadnego odejścia. To mówimy tylko, że te prawa pisane małą literą, one są bliżej praw pisanych dużą literą. Ale te prawa prawdziwe, bo ja tylko o nich mówię, że one są uniwersalne, niezmienne i tak dalej. Ja wierzę w ich istnienie, wierzę w ich jak gdyby no, platońskie cechy, niezmienność, doskonałość i tak dalej. Ja wierzę, że te prawa, natomiast oczywiście nie twierdzę, że nasze prawa, czy nasze rozumienie tych praw, jak daleko jest od tych prawdziwych, po pierwsze, wiemy, że się zmieniają. Wiemy, że teoria Einsteina nie jest kwantowa. Prawdopodobnie powinna być, ale nikt nie wie, jak to zrobić. Prawda? Teoria strun, którą się zajmowałem 17 lat, nie odpowiedziała na to pytanie, nie połączyła de facto tych dwóch teorii. Otóż to, mówiąc o prawach tych prawdziwych, tych dużą literą, tylko o nich mówię, że są. Po drugie, jeżeli ja pytam o świat, absolutnie na marginesie chaos deterministyczny w żaden sposób nie jest inny, nie jest innym opisem niż zwykłe prawa, znaczy zwykłe, no te prawdziwe prawa, czy tam tak jak je znamy. Po prostu pewne równania są na tyle nieliniowe, że odrobinę się odchylając z warunkami początkowymi lądujemy gdzie indziej. Ale to nie ma nic wspólnego z zaprzeczeniem matematyczności świata i determinizmu na poziomie, który możemy wymagać. Bo jeżeli włączymy w to mechanikę kwantową, to rzeczywiście może być prawdziwy chaos, ale on nie nazywamy go wtedy deterministycznym. Więc chaos deterministyczny nie umyka, czy nie wychyla się poza opis fizyczny. Po prostu równania, jeżeli mają rzeczywistą nieliniowość, jesteśmy na granicy obszaru stabilności, to możemy dostać różne wyniki jak przy pogodzie, na przykład przy przewidywaniu pogody. Otóż te prawdziwe, ja tylko o tych prawdziwych, których nie znamy i których nigdy nie będziemy wiedzieć, czy do nich dotarliśmy. Bo nawet jeżeli pojawi się teoria, kwantowa teoria grawitacji, która będzie opisywała już wszystkie zjawiska, zmieni według mnie zasadniczo nasze rozumienie czasu, nasze rozumienie przestrzeni. Znaczy nie zmieniając oczywiście równania Einsteina, bo przy krzywiznach, z jakimi mamy do czynienia tu, no to nawet teoria newtonowska wystarczy. Natomiast już jak mówimy o GPS-ie, satelitach oddalonych od Ziemi, czasy atomowe, już mówimy, nie, musimy użyć teorii Einsteina, bo by się nam rozsynchronizował system. To będziemy nadal ich używać. Nikt nie buduje domu, obliczając krzywiznę czasoprzestrzeni, bo by do tej pory żaden dom nie powstał. Bo przy trzeciej cegle już byśmy byli trochę wykończeni. W związku z tym wiadomo, że używamy pionu, teoria Newtona, no bo to wystarcza w tych warunkach, prawda? Więc ja mówię o tym, że istnieją, jestem o tym przekonany, istnieją te prawdziwe prawa, jako byty platońskie, które my odkrywamy, badając coraz mocniej czy coraz szerzej rzeczywistość, mając do czynienia coraz lepszymi instrumentami, jak na przykład, nie wiem, detektory fal grawitacyjnych. I to dochodzimy, ale nawet jak je odkryjemy, to nie będziemy o tym wiedzieć, że je odkryliśmy, bo to nigdy tego udowodnić do końca nie można. Więc to pierwsza uwaga, że ja mówiłem o tych prawdziwych prawach i to, ja bym nie nazwał prawidłowości, jest według mnie, no, zbyt słabe, mówiąc delikatnie. To są naprawdę prawa, a nie prawidłowości. Prawidłowości to się mogą zdarzać. Odchylenie od prawidłowości nie boli nas tak bardzo. Odchylenie jakiekolwiek na epsilon od prawa fizyki po prostu wbiłoby mnie w beton chyba do emerytury. W związku z tym nie, to są prawa. To są naprawdę prawa, które mają ścisłe matematyczne sformułowania. I z matematycznymi sformułowaniami się nie dyskutuje. No, albo ono jest i opisuje świat do
40 miejsca po przecinku, albo mówimy, to nie jest jeszcze ostateczna teoria, bo istnieją zjawiska, które na 7 miejscu po przecinku nie są opisywane przez tę matematyczną formułę, którą znamy. I to jest albo, albo, to jest Kierkegaard, taki już silny. Albo to jest prawdziwe i wszystkie prawa dowolnego miejsca po przecinku są, słuchają tego prawa, albo mamy odstępstwa. I to jest ta różnica również, znowu to w twoim ogródku, że w filozofii, ja powiem, no wydaje mi się, że nie wiem, cynicy i stoicy różnili się tym, ale w zasadzie trudno udowodnić. Nie, jak tu coś się nie zgadza, to ja nawet powiem, na którym miejscu po przecinku się nie zgadza. Gdzie mam problem? Co muszę wyjaśnić? Których jak gdyby zjawisk nie uwzględniłem, skoro mi się nie zgadza? Więc to jest nawet, że tak powiem, liczbowo powiem, jak się nie zgadza. A nie, że mi się coś bardziej nie zgadza lub mniej nie zgadza. Nie, tu jest 7 razy 10 do minus 9 odchylenia. Tak jak było te 43 sekundy na stulecie kątowe orbity Merkurego, obrotu. To przy okazji, 43 sekundy kątowe na stulecie, proszę zwrócić uwagę, że średnica kątowa Księżyca to jest pół stopnia, czyli 1800 sekund kątowych. A tu mówimy, że ludzie w XIX wieku mogli tak zaobserwować i odjąć wpływy innych planet, że 43 sekundy na stulecie. Co oznacza, że przez 1000 lat jest 430 sekund, przez 4000 lat to jest średnica Księżyca, przesunięcie orbity Merkurego. Naprawdę szapoba, że coś takiego mogli zmierzyć w XIX wieku. Ale to pomińmy to. W związku z tym tutaj ja naprawdę bym większą wagę przypisał tym prawom ze względu na ich sformułowanie matematyczne. I tu nie ma zmiłuj. Znaczy, jeżeli na 7 miejscu po przecinku się nie zgadza, to się nie zgadza. I koniec. No musimy coś z tym zrobić. Także tutaj prawidłowości jest jednak takim za zdecydowanie zbyt... nieadekwatnym określeniem, może powiedzmy. Zastanawiam się, słuchając tego, na ile weryfikacja przebiega na podstawie właśnie danych obserwowalnych, a na ile jest odniesieniem się do tych praw, które miałyby być dostępne przecież wyłącznie intelektualnie, przynajmniej tak jest u Platona. Ale pan profesor Meissner wspomniał o Kierkegaardzie, co mi przypomniało jedno z moich ulubionych zdań tego filozofa, który mówił: siedzę sam w pustym pokoju i znam tylko jedno niebezpieczeństwo – religię. I myślę sobie w tym kontekście, bo zbliżamy się wielkimi krokami ku no jednak myśleniu o transcendencji w kontekście tego, jak ona jest odbierana bardziej powszechnie, bardziej być może powierzchownie, no ale o wiele częściej. I to jest pytanie, na ile te procesy związane z myśleniem religijnym jednak, czy też właśnie szukające zakorzenienia w transcendencji, mówiąc językiem bardziej ogólnym, na ile one jednak zaburzają rozwój nauki, na ile one sprawiają, że on jest ograniczany. Ja przypomnę, że panowie wspominali o Galileuszu, on dopiero na łożu śmierci podobno wyszeptał ostatecznie. Wiemy, co spotkało Giordano Bruno. Mamy cały szereg różnych... To nie był zarzut naukowy do Giordano Bruno, przepraszam. No tak, to był zarzut herezji. To był zarzut herezji, właśnie. Więc pytanie tutaj jest bardzo delikatne. To znaczy, na ile nauka może sobie pozwolić na bycie zakorzenioną, czy szukającą zakorzenienia w tym, co pozanaukowe. No, ja powiem tak, że oczywiście nauka ma znaczenie, bo informuje nas o tym, co jest możliwe, prawda? I my orientujemy się w naszym działaniu, stawianiu sobie celów na to, co jest możliwe. Ale to znowu jest takie regulowanie, powiedzmy sobie, trochę negatywne, prawda? Na ile to jest zależne od transcendencji, jeszcze na dodatek tego ja nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Moim najważniejszym zarzutem przeciwko religii,
Czy to może nie przeciwko religii, bo uważam, że to jest forma kontroli społecznej, która no po prostu została stworzona przez ludzi i nie ma co się temu ani dziwić, ale to jest osobny temat do dyskusji. Natomiast problem tak zwanej teodycei, czyli pogodzenia tego, że istnieje zło z przymiotami Boga, dobrocią, wszechwiedzą, wszechmocą, są rozmaite koncepcje, jakieś próby ograniczenia, no, że Bóg na przykład nie przewiduje przyszłości, to w anglikanizmie są tacy filozofowie, bo nie może przewidywać, ale to znowu pytanie, no to co jest gorsze od człowieka, bo człowiek przewiduje, tak? A i więc nie będę w to wchodził. W moim przekonaniu teologia nie rozwiązuje tego problemu. Z bardzo prostego powodu, bo dla mnie problemem nie jest to, że zło istnieje. Bo to potrafię wytłumaczyć, taki jest świat, tacy, jakie są zwierzęta, tacy są ludzie, niestety. Natomiast dystrybucja zła w świecie i dobra jest w moim przekonaniu kompromitacją dla Boga. Cokolwiek byśmy na ten temat powiedzieli, to fakt, że milion dzieci niewinnie zginęło, prawda, w czasie Holokaustu, jest dla mnie kompromitacją dla transcendencji. Ja tego nie potrafię wytłumaczyć i nie znajduję żadnego wytłumaczenia. Niedawno słuchałem przez przypadek kazania, gdzie jakiś ksiądz, prawda, opowiadał, że Bóg zsyła na nas cierpienie, ponieważ to nam zapewnia pewien, no nie użył słowa komfort, ale duchowość, prawda, że bez cierpienia nie byłoby duchowości. Być może, ale nie bez takich rozmiarach. Bo jak ja czytam na ścianie obozu w Bełżcu napis ręką dziecka wykreślony: mamo, ja byłem grzeczny. To mnie się po prostu Bóg, który do czegoś takiego dopuścił, jest dla mnie niegodny szacunku. I nie znam teologii, która by to w jakikolwiek sposób tłumaczyła. Żadna nie tłumaczy. Nie tłumaczy fatalistyczna, to znaczy islamska, taka skrajnie. Nie tłumaczy, prawda, chrześcijańska, niezależnie od tego, jaką, prawda, wersję przyjmiemy. To jest dla mnie problem, że jeżeli transcendencja miałaby decydować, czy generować takie zachowania się, czy takie sytuacje, to dla mnie jest to po prostu nie do przyjęcia. Rozmawiałem z wieloma kolegami, przyjaciółmi nawet, księżmi, między innymi z Józefem Tischnerem, i jego rada była taka: uwierz, to zrozumiesz. A to nie jest moja droga, prawda, myślenia. Więc powiedziałbym, jeszcze bym się pogodził z tym, że zło bez transcendencji nie jest, zło i dobro bez transcendencji nie są możliwe. Ale dystrybucja tego w świecie jest dla mnie rzeczą niezrozumiałą, jeżeli transcendencja ma takie własności, jakie jej przypisują teologowie czy większość, prawda, ludzi wierzących. Tak bym to powiedział. Jeszcze może jedna uwaga, to była tak: jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. To jest kompletnie sprzeczne z logiką, bo to jest wyciąganie tezy deontycznej, normatywnej z tezy, prawda, opisowej. Łatwo zauważyć, że teologia przynajmniej chrześcijańska, ale nie tylko, uważa, że dlatego nie wolno wszystkiego, bo Bóg tak nakazał. Czyli my zakładamy nie tyle istnienie Boga, ale pewien system norm, na przykład dekalog, który, prawda, Bóg ludziom objawił. Więc to pytanie Dostojewskiego, które zresztą uwiodło także Leszka Kołakowskiego, czy to stwierdzenie jest po prostu w moim przekonaniu niezbyt zgodne z logiką.
No tak, bo miesza dwa porządki. Ja jeszcze tutaj, panie profesorze, zanim panu oddam głos, chciałam przypomnieć o Platonie, bo wczoraj mówił pan o, właśnie o Platonie, o tym, że uważa pan, że jest pan platonikiem. I pojawiła się w rozmowie prowadzonej przez Edwina Bendyka, w której brał pan udział wspólnie z Jerzym Sosnowskim, kwestia transcendentnego umocowania etyki, czyli ta kwestia, o której tutaj też pan profesor Woleński wspomniał. Nad całym światem platońskich idei świeci niczym słońce idea dobra. Czyli jeżeli cokolwiek jest transcendentnie umocowane w platonizmie, to właśnie etyka. Znaczy, odniosę się do tego, bo to właśnie był temat naszej rozmowy z profesorem Stróżewskim, no chyba jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym znawcą Platona obecnie na świecie, według mnie. Znakomitym według mnie. No dobrze, ale tutaj nasza rozmowa w tym momencie wykroczyła poza temat. Bo jeżeli mówimy o Bogu, w mojej książce w rozmowie z Jurkiem Sosnowskim ani razu nie użyłem słowa Bóg. Używałem tylko i wyłącznie transcendencja jako coś, co przekracza świat materialny, ale którego jest bezprzymiotnikowe. Nie nadaje temu żadnych cech wszechmocy czy dobroci. Czy nie wiem, co to jest, ponieważ to wkraczamy na zupełnie inny temat, na zupełnie inny teren, na którym jakbym ja się coś chciał powiedzieć, to mogę mówić jako ja, a nie jako fizyk. Jako fizyk ja uważam, że dotykam transcendencji. Natomiast przypisywanie transcendencji aksjologii, systemu wartości, czy etyki, czy już nie mówiąc o zbawieniu, jest tak daleko idące, że to jest zupełnie niezwiązane z moim byciem, ze mną jako z fizykiem. Ja nie mogę używać tego, czego się nauczyłem, o czym wiem z punktu widzenia fizyki, żeby ten autorytet fizyki przypisywać takim stwierdzeniom. Absolutnie się I od ten tego... Ten platonizm jest, bo chciałabym to dobrze zrozumieć, okrojony. On jest platonizmem bez idei dobra? Idea dobra w tym sensie, jak pani mówi, to tak naprawdę są neoplatonicy. Platon pisał w Państwie Słońce, nazywam dzieckiem dobra i cała parabola jaskini, chyba najsławniejszy fragment Państwa, Księga Siódma, jest oparty tylko to na dobro nie jest agaton, tylko kalo agaton, czyli piękno dobro u niego po grecku. W związku z tym to nie jest to dobro, według mnie, znaczy tak jak czytałem, to nie jest to dobro, jak my używamy słowa widział Bóg, że było dobre. Tak? Jest stwierdzenie. Czy to było dobre etycznie? Nie. Stworzenie niebios i ziemi, oddzielenie wód od niebios i widział Bóg, że było dobre. To jest to użycie słowa dobre, czyli działające, doskonałe, a niekoniecznie etyczne. I dlatego ja pytałem właśnie profesora Stróżowskiego, czyli że ja twierdząc, że idee platońskie, że prawa fizyki są ideami platońskimi, jak to się ma do stwierdzenia nawet nie to agaton, tylko hen agaton, to jedno dobro. Czyli ta jednia uplotyna de facto. On powiedział, że nie. Według niego jest to nadinterpretacja Platona. I jeżeli ja mogę używać tego, ponieważ widział Bóg, że było dobre, to jest to dobre. I ja widzę, że prawa fizyki są dobre w tym sensie, a nie, że rozdzielają dobro i zło, czy przypisują jakąś wartość etyczną, bo nie przypisują. W oczywisty sposób nie przypisują. Ponieważ poza życiem, poza światem materialnym jest psychika, której nie wiem, czy ona należy do świata materialnego, czy nie. Fundamentaliści w fizyce twierdzą, że tak, że jak kiedyś będę znał stan atomu w moim mózgu, to będę wiedział, dlaczego to powiedziałem, dlaczego to zrobiłem. Ja tak nie twierdzę. Uważam, że istnieje pewna granica funkcjonalności, której fizyka już nie opisuje. Więc ja w tym znaczeniu uważam, że Platon widział Bóg, że było dobre, nie w znaczeniu etycznym. I stwarzając prawa fizyki, widział Bóg, że były dobre. W tym znaczeniu. To może, żeby to wyjaśnić. Teraz wejście na poziom, cierpieniu nie mam nic do powiedzenia. Znaczy, to jest tak w zasadzie krzycząca rzecz, w szczególności cierpienie dzieci. Zresztą piszę o tym w książce, że jak ktoś mówi jakieś brednie, to mnie to w ogóle nie rusza, bo ja wiem, że atom wyjęty z jego paznokcia, jakbym przyjrzał się mikroskopem, to bym zobaczył absolutną doskonałość.
Natomiast jednej rzeczy, która mnie nie uspokaja, to jest cierpienie. Znaczy, to nie unieważnia cierpienia fakt, że istnieje doskonały świat materialny, istnieje doskonały świat praw. I tego nie jestem w stanie zrozumieć. Borykam się z tym od zawsze. Dlaczego istnieje cierpienie niewinnych? Tego się nie da uzasadnić. Z tym borykam się od zawsze, ale to jest wejście na zupełnie inny poziom, znaczy rejon, w którym ja nie jestem fizykiem, jestem człowiekiem jak każdy i borykam się z tym jak każdy z tym problemem właśnie niewinnego cierpienia i nic mi tu fizyka nie pomaga, w żaden sposób nie wskazuje, że coś daje się uzasadnić doskonałością praw fizyki. Nie. Więc tutaj, ale to jest wyjście poza, ja bym rozróżniał bardzo jednak transcendencja a Bóg. Bóg niesie ze sobą konotacje właśnie etyczne, systemu wartości. Dla mnie transcendencja nie niesie tych. To, czego dotyka fizyka, to jest bezpostaciowa transcendencja, o której nie mogę nic powiedzieć. O Bogu pewnie też nie powinienem nic mówić, jak wiadomo. Nikt nie powinien nic mówić, bo cokolwiek powiemy jest nieprawdą. Ale to jest, znaczy ja bym bardzo rozróżniał. Ja bym jednak upierał się, że mówimy o transcendencji. To wtedy mogę powiedzieć, fizyka jej dotyka, ale jeżeli mówimy o Bogu, to jest zupełnie inny rejon. Przestaję być fizykiem w żadnym sensie. Nie mogę stosować ani metod, ani intuicji, ani wskazówek, żeby cokolwiek o tym powiedzieć. Tak, tylko ja się zastanawiam, dlaczego w takim razie to nie jest, tym ugruntowaniem nie jest teoria trzeciego świata Popera albo przekonanie o niezależnym istnieniu bytów matematycznych, chociażby w takiej wersji, w jakiej pisał o nim Gottlob Frege. A po co ten Platon? Znaczy, znowu, nie wiem, czy one są ideami. Znaczy, po pierwsze, moim pradziadkiem był Wincenty Lutosławski, który ustalił chronologię dzieł Platona, więc ta tradycja platońska w rodzinie jest bardzo, bardzo silna. Może to po prostu bezwiednie przejąłem, ale to mi się narzuca. Znaczy, że prawa fizyki, które istnieją niezależnie od nas, które są właśnie według mnie niezmienne, wieczne, wszystko im podlega, są jednocześnie ontologicznie odrębne od świata, którym rządzą, prawda? W związku z tym to jest dla mnie po prostu jawny przykład praw idei platońskich. No co ja poradzę na to? No po prostu jakbym wskazał jaką ideę platońską, to bym nie wskazał ideę konia, która stoi za koniem, bo to jest tak, no powiedzmy sobie. Ale idea praw fizyki, która stoi za wszystkim, wszyscy jesteśmy poddani teraz prawu grawitacji Einsteina. Galaktyki. Rozszerzanie wszechświata. Wszechświat 14 miliardów lat temu. No przepraszam, w stosunku do idei konia jest to trochę mocniejsze. Jeżeli miałbym dać przykład idei platońskiej, to byłoby właśnie to. To ja jeszcze wrócę na chwilę. Pan profesor Woleński przywołał Dostojewskiego, wracając do tego pytania, czy jeśli Boga nie ma, to wszystko wolno. A ja myślę sobie o tym, że tutaj kilkakroć słyszałam podczas tego festiwalu, w czasie różnych rozmów właśnie o granicach poznania, o filozofii, o transcendencji, o fizyce. Słyszałam o tym, że ten porządek panujący w świecie, ta doskonałość atomu jest dowodem na istnienie transcendencji. Przypomina mi się cały czas, nie mogę z tego w sobie zwalczyć, inny bohater Dostojewskiego. Ten najokropniejszy człowiek na świecie, bohater bezimienny, notatek z podziemia, którego nic tak nie wścieka w życiu, nic nie jest dla niego większym upokorzeniem niż fakt, że 2 plus 2 równa się 4. On jest na to wściekły, bo on może przeżyć całe życie, on może cierpieć, on może być szczęśliwy i to wszystko nie ma wpływu na to, że 2 plus 2 równa się 4. Czyli ten argument z doskonałości świata, bardzo znany i stary argument, może być dokładnie potraktowany na odwrót. Nie, no, nie chciałbym się w to wchodzić. Ja nie lubię wyciągać wniosków z powieści, prawda, nawet takich jak Dostojewskiego, ale faktem, no, matematyka zawsze stwarzała problemy filozofom, prawda, ale... No, że ja to powiem jednak, bo wczoraj ten argument został podany, prawda? Stwierdzenia Gödla. Weźmy naszą dobrą arytmetykę, którą każdy dobrze zna i którą właśnie uważa się za taką absolutną i niezmienną.
co Gödel wykazał, że weźmie te aksjomaty Peano czy jakiekolwiek inne, prawda, i z tego nie można udowodnić, od razu podaję przykład, bo to się da przełożyć na język arytmetyki, zdania arytmetyka jest niesprzeczna. Jest to zdanie niezależne od aksjomatów. Jeżeli tak, to niezależna jest także negacja. Arytmetyka jest sprzeczna, co się nam wydaje absurdem. Teraz model, w którym zdanie arytmetyka jest sprzeczna, czy niesprzeczna, przepraszam, jest tak zwanym modelem standardowym. Ale model, prawda, w którym prawdziwe jest zdanie po pewnym tam przekładzie, bo ono znaczy trochę co innego, że arytmetyka jest sprzeczna, jest zupełnie dobrym modelem matematycznym. Więc twierdzenie, że te idee platońskie czy matematyczne są takie bez zastrzeżeń, jest trochę w świetle tych wyników podejrzane. Skąd się bierze model standardowy? Bo on jest dla nas naturalny. Właśnie ma być, że 2 plus 2 jest 4. Ma być tak, prawda, że nie ma liczb naturalnych większych od dowolnej liczby naturalnej. To jest widocznie wynika ze struktury naszego umysłu, że myśmy tak to powiedzieli. Natomiast co to ma wspólnego z platonizmem, to ja nie wiem, prawda. Być może coś ma. No, więc może powiem taką, Alfred Tarski, słynny polski logik, który zresztą pokazał, że semantyka nie jest definiowalna w składnie, mówiąc krótko, zresztą to jest także związane z wynikami Gödla. On był nominalistą, był antyplatonikiem, a to był człowiek naprawdę, który znał się na rzeczy. Jego zapytano, jak pan może być, nie być platonikiem, skoro pan się zajmuje teorią zbiorów, czyli teorią mnogości? On mówi tak, no cóż, no istnieją różne bajki. Bajka platońska jest zupełnie fajna dla matematyków. To oczywiście jest pewien żart, ale uważam, że stwierdzenia, prawda, takich ludzi jak Tarski powinny być traktowane poważnie. Żeby jednak podać przykład z drugiej strony, Gödel był przekonany, że liczby i zbiory istnieją tak jak platońskie. I teraz jeszcze tylko jedna uwaga do tego kaloagatonu. Ja nie jestem znawcą Platona, niemniej jednak myślę, że Stróżewski nie miał racji, ponieważ zło u Platona musi być w rzeczach, a nie w ideach. Natomiast tradycja sokratejska, notabene także i Parmenidesa, była taka, że dobro w sensie moralnym jest tak samo obiektywne jak cokolwiek innego, jak jakiekolwiek inne idee, i to oświeca rzeczy. To znaczy ludzie, ci niewolnicy z jaskini, oni poznają dobro w rzeczach, ponieważ jest ono oświetlone przez ideę. I na zakończenie państwa jest taki chochlik lingwistyczny. Fizycy często mówią, i metodologowie nauk, że istnieją tak zwane zasady nomologiczne, czyli prawa z dużej litery. Ale problem polega na tym, że słowo nomos po grecku znaczyło zupełnie coś innego. Znaczyło konwencja, prawo w sensie, i nastąpiło takie przez wieki, prawda, przeniesienie semantyczne, że nomologiczny znaczy zupełnie coś innego. Więc ja był bardzo ostrożny z tym przypisywaniem, prawda, znaczy mówieniem o tych bytach idealnych czy matematycznych jako rzeczywiście ideach platońskich. Znaczy ja rozumiem, że Krzysztof Meissner jest platonikiem. Być może platoników jest więcej niż takich jak ja, nominalistycznych naturalistów, czyli naturalistów przede wszystkim, ale no filozoficznie rzecz biorąc, ja nie mogę powiedzieć, że ja jestem przekonany, tak jak Krzysztof, o tym, że prawidłowości są tylko i wyłącznie w świecie. Tak? Czy nazwiemy to przez duże P, czy przez małe P. No,
Jest to jedna z możliwości, którą także z powodów światopoglądowych ja podtrzymuję. Po prostu tak to jest. Tu jest taka książka, nie wiedziałem, że ją przyniosą. Prawda? Jan Woleński, prawda? Wierzę w to, co potrafię zrozumieć. Ale potrafię zrozumieć w takich kategoriach semantyczno-empirycznych, nazwijmy to. Ja bym prawie w nic nie wierzył. Proszę? Ja bym prawie w nic nie wierzył, jeżeli miałbym wierzył tylko w to, co potrafię naprawdę zrozumieć. No ale ja właśnie mam wątpliwości do słowa naprawdę. Dziękuję. Bardzo panom dziękuję i chciałabym oddać głos naszej publiczności, bo widzę, że tu już są pytania. Tam za panią, jeżeli pani się może odwrócić, pan macha ręką. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie o wzbudzenie pola kwantowego, czyli jak mówimy o elektronie w tej teorii, to mówimy tak naprawdę o wzbudzeniu czegoś. Tak to rozumiem. I pytanie moje jest jakby, jak sobie w ogóle, czy da się wyobrazić, co to mogłoby być jakoś tak, żeby to opisać słowami, te pole kwantowe i to wzbudzenie. To jest, rozumiem, jakieś wzbudzenie energii w czymś. Znaczy, może króciutko tylko powiem. Mianowicie idea taka, że wszystko jest polami. Natomiast cząstki, które widzimy, obserwujemy, z których się składamy, są jedynie wzbudzeniami pola, jest pokonaniem tego dualizmu korpuskularno-falowego, które męczyło ludzi przez dziesięciolecia. Jak to należy rozumieć, że foton jest z jednej strony cząstką, ale jednak jest falą. To otóż jeżeli to rozumiemy, że opis jest falowy, natomiast wzbudzenie w postaci pojedynczego fotonu jest wzbudzeniem tego pola, które musi mieć określone własności, jakąś energię, coś tam, jest pokonaniem tego dualizmu. Znaczy opis jest zawsze falowy, wzbudzenia są zawsze cząstkowe. I w tym sensie nie pytamy, kiedy on jest falą, a kiedy on jest cząstką. Na poziomie opisu zawsze jest falą, na poziomie wzbudzeń zawsze jest cząstką. Prawda? Więc to może wygląda, znaczy ja już się do tego przyzwyczaiłem, więc może to ja tak sobie po prostu mówię. To może nie jest takie oczywiste, ale tak jest rozumiane w kwantowej teorii pola w zasadzie każda cząstka. Czy foton, czy elektron, czy cokolwiek. Jest pole, opisywane pole, a wzbudzenie tego pola, tak jak pole Higgsa na przykład, prawda? Kluczowym, państwo pamiętają, że tam 10 lat temu odkryto cząstkę Higgsa. Otóż pole Higgsa wypełnia wszystko. Wszystko, co tu jesteśmy, jest wypełnione polem Higgsa. I przez to na przykład elektron, którego, jeżeli pola Higgsa by nie było, by z prędkością światła się poruszał. I oczywiście nie byłoby atomów, no bo elektron z prędkością, bezmasowy elektron nie tworzy atomów. Natomiast przez to, że jest pole Higgsa, ono się przedziera, ten elektron, oddziałując z polem Higgsa i zachowuje się w związku z tym tak, jakby miał masę. W pewnej analogii do światła w szkle. Światło, fotony poruszają się z prędkością światła, natomiast wzbudzanie kolejnych fal przez kolejne atomy powoduje, że efektywnie prędkość grupowa zwalnia i mamy prędkość światła dzielona przez współczynnik załamania. To jest efektywny opis. Więc tu jest troszkę inaczej to działa, ale natomiast na przykład foton nie oddziałuje z polem Higgsa, dlatego porusza się nadal z prędkością światła, bo on w ogóle go nie widzi, tego pola. A inne cząstki przedzierają się i zaczynają nabierać masy, jak gdyby. Więc to w tym sensie tak mogę to wytłumaczyć, że to jest rozwiązanie dualizmu korpuskularno-falowego i tego paradoksu, czy też tego oddzielenia już nie ma w obecnym opisie kwantowej teorii pola. Bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze mamy pytanie. To tam pan i potem państwo. Boże, ile pytań my. Od dawna największe umysły zadają sobie to pytanie, które my dzisiaj. Czy jest transcendencja, która tłumaczy te prawa, ich powstanie, czy też jest ona zupełnie niepotrzebna? Zastanawiam się, co w człowieku drzemie, że jedni idą tą drogą, a inni tamtą. To nie do mnie niestety pytanie. No, przepraszam. No. No nie wiem, ja też nie wiem, co w człowieku jest, więc trudno mi powiedzieć, ale... to jest spekulacja, mianowicie
My oczywiście podlegamy procesom informatycznym czy informacyjnym. Otóż taka jest tajemnica człowieka w moim przekonaniu, że my możemy konstruować nową informację. I czyli krótko mówiąc, działamy z naddatkiem informacji. Spekulacje filozoficzne są takimi właśnie wybrykami informacji, bym powiedział, które nie są bez znaczenia. One są związane z kulturą na przykład. Prawdopodobnie gdyby nie było religii, to nikt by się nie zastanawiał nad tym, czym jest transcendencja. No tak? Ale my żyjemy na poziomie społecznym, na poziomie kontaktów z ludźmi. Jest pewna właśnie tradycja. To są różne tradycje w różnych religiach. No i z tego się biorą spekulacje. Proszę pamiętać, no, każdy niezależnie czy wierzy, czy nie wierzy, zna pewnie Biblię. W Biblii to jest wszystko zmieszane. Podobnie jak no, Koran to jest już późniejsza sprawa. Proszę też pomyśleć o myśli greckiej. U Homera też jest zmieszane. Także no tak jest po prostu. Ostatnie pytanie, proszę państwa, albo może przedostatnie. Panie profesorze, chciałem zapytać, jak od tego, że mamy coraz lepszy modelowy opis naszego świata, przechodzi pan do tego, że muszą istnieć jakieś prawa, podstawowe prawa niezmienne? To znaczy, czy rzeczywiście możemy wyciągać taki wniosek z tego, że nowe prawa, które odkrywamy, tak naprawdę nie negują poprzednich i zbliżamy się jakoś asymptotycznie do, nie wiem, możemy mieć wrażenie, że zbliżamy się asymptotycznie do prawdy, czy z czego pan to wyciąga? A drugie pytanie, jak przejść od świata z prawami do świata, który mamy? To też jest bardzo nietrywialne, to znaczy dla mnie przynajmniej. Jak pan to widzi? Skąd w pustym świecie pojawiają się rzeczy? No. Pierwsze pytanie czasami absolutnie zaprzeczamy. Znaczy teoria grawitacji Einsteina, z niej, z teorii Newtona nie zostało koncepcyjnie absolutnie nic. Zero. To było największe osiągnięcie Newtona, czyli teoria grawitacji, która tłumaczyła obrót Księżyca wokół Ziemi, że Ziemia wokół Słońca, zrównała prawa, prawda, na niebie i na Ziemi, że one to są te same prawa, spadający kamień i krążący. Z niej nie zostało koncepcyjnie nic. Więc to czasami takie przewroty są możliwe. To znaczy, że w ogóle zmieniamy. Przecież Einstein mówi, że nie ma żadnego przyciągania grawitacyjnego. Że Księżyc krąży wokół Ziemi, ponieważ porusza się po linii prostej, tylko w zakrzywionej czasoprzestrzeni. W zakrzywionej czasoprzestrzeni to, co robi Księżyc, to jest linia prosta. Gdyby się poruszał tak, to by znaczyło, że musi włączyć silnik, bo jest to linia krzywa. Więc brzytwa Ockhama zostawiła czasoprzestrzeń, wyrzuciła przyciąganie grawitacyjne, odśrodkowe, wszystko, co Newton by powiedział o krążeniu wokół Ziemi, powiedzmy. Wyrzuciła to wszystko, powiedziała, że mamy tylko czasoprzestrzeń, ale zmienioną. Więc to jest według mnie cudowne zupełnie obcięcie, znaczy brzytwa Ockhama w działaniu takim absolutnym. Więc czasami taka zmiana paradygmatu, podejrzewam, że taką samą zmianą paradygmatu będzie kwantowa teoria grawitacji. Że ona kompletnie wywróci nasze myślenie, czym jest czas, czym jest przestrzeń. Będzie to, no oczywiście na poziomie operacyjnym nic się nie zmieni, będziemy używali tych samych równań. Ale na poziomie koncepcyjnym według mnie zmieni się wszystko. I dlatego według mnie jest to takie trudne. Natomiast drugie pytanie było, jak od świata bez praw przejść do świata z prawami? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Czy do naszego. Do naszego świata. Więc tak, w naszym świecie, znowu, ja nie jestem fundamentalistą w fizyce. To znaczy ja uważam, że pewne zjawiska, typu zjawiska psychiczne, one wymykają się opisowi stricte redukcjonistycznemu, czyli że sprowadzamy go do zachowania atomów, elektronów, kwarków, gluonów. Według mnie w tym jest pewien poziom funkcjonalności, który nie jest bezpośrednio wyrażalny czy wyprowadzalny z
praw takich fundamentalnych. Fizyka jest nauką skrajnie prostą. Fizyka rozkłada wszystko na elementy, o których wiemy bardzo dużo, natomiast składanie z tych elementów rzeczy skomplikowanych, ostatnio napisałem pracę właśnie z biologii molekularnej i dopiero się zachwyciłem, to jest dopiero skomplikowanie. Tu jest rzeczywiście czy RNA, czy coś takiego. To są naprawdę skomplikowane rzeczy. I przypuszczenie, że ja ze znajomości oddziaływania elektronów z protonem potrafiłbym wyprowadzić, w jaki sposób się, nie wiem, tam rozpina spirala DNA i kopiuje, jest w ogóle niemożliwe. Znaczy to nie ten poziom zrozumienia i nie ten poziom funkcjonalności. Dlatego ja stoję na stanowisku, że fizyka opisuje świat materialny, ale pytanie, co należy do świata materialnego, według mnie nie wszystko, co nas otacza, należy do świata materialnego. Podobno Einsteinowi, który wtedy referował wyniki badań Piageta z psychologii rozwojowej, i on powiedział, no to widać, że psychologia jest znacznie bardziej skomplikowana aniżeli fizyka. Ale ja bym jednak, przepraszam, że się wtrącam do fizyki, ale mówię to jako filozof nauki, no mnie się jakoś nie bardzo chce się uwierzyć, że Einstein wywrócił Newtona. No nie wiem. Ja wiem. Po prostu inny model matematyczny, inna struktura matematyczna jest opisywana przez... Tak, bo to jest ten model zamierzony, prawda, w którym obowiązuje geometria euklidesowa. To jest, i ta teoria w tych, prawda, granicach jest teorią poprawną. Ja nie chcę mówić, że prawdziwą. Równania są poprawne w granicach, a nie teoria. To są dwie różne rzeczy. Nie. Teorie, no to, ale to już jest sprawa terminologiczna. Jeżeli czytamy, prawda, Principia Newtona, to tam są aksjomaty, tam są równania i tam są konsekwencje wyprowadzone z tego. Jeżeli założymy, że to jest teoria niesprzeczna, tak się zakłada, to zgodnie z twierdzeniem Gödla o pełności, ma ona model, prawda? I to nie jest oczywiście ten nasz świat, jeszcze raz powtarzam, bo ja się na przykład nie zgadzam z twierdzeniem, że świat jest matematyczny, świat jest matematyzowalny, ale jaki on jest, to my nie bardzo wiemy. Tak samo i na koniec, prawda, jest taka znana definicja wiedzy, która została podana przez Platona, przez niego zresztą krytykowana także, że co to jest wiedza? To jest prawdziwe, uzasadnione przekonanie. Czy ja wiem, że dzisiaj jest sobota, to znaczy, że jest sobota, bo to jest prawda, jestem o tym przekonany i mam ku temu uzasadnienie. Ale z tego wynika paradoksalna konsekwencja, że Newton niczego nie wiedział, bo jego teoria była fałszywa zgodnie z tym, co mówisz. Nie wiedział niczego Kopernik, no bo zakładał, że planety się poruszają po kołach. Otóż to jest właśnie problem. Czym jest wiedza? W moim przekonaniu to paradoks się rozwiązuje w ten sposób, że właśnie trzeba badać model formalny. W przypadku teorii matematycznej czy fizykalnej, prawda, to jest stosunkowo proste. Fizycy tego oczywiście nie robią, bo nie zajmują się logiką, prawda, zajmują się fizyką, ale jak my metodologowie badamy, no to my na przykład chcemy wiedzieć, na ile, prawda, na czym polegała zmiana modelu świata z mechaniki newtonowskiej do szczególnej teorii względności, a potem do ogólnej teorii względności. No i wiadomo, że jednym z warunków, że ta nowa struktura matematyczna nie jest strukturą euklidesową, prawda? To jest zasadnicza zmiana. No, ale ja nie twierdzę, że nie jest. No, czyli założenia tego Newtona nie twierdzę, były tylko twierdzę, że Newton wiedział bardzo sporo, tyle że absolutnie, on operował innym modelem niż Einstein. No, trzeba mu tę sprawiedliwość, prawda, oddać. No, byli tacy fizycy, którzy się pomylili, prawda, całkowicie. Czyli ich modele okazały się logicznie czy empirycznie nawet niemożliwe. To jest zresztą stary problem, na czym polega rozwój wiedzy.
No ale to chyba trochę za daleko. Czy ona ma charakter kumulatywny, czy następują w niej rewolucje i zmiany paradygmatów kolejne? To są fantastyczne pytania i świetne problemy. Niestety, proszę państwa, nie odpowiemy już dzisiaj na nie, ponieważ musimy oddać scenę za chwilę. Świetne na pewno spotkanie o książce Bojowniczki z warszawskiego getta. Bardzo państwa serdecznie na nie zapraszam, a my państwu bardzo dziękujemy. Dziękuję.